Większe wydarzenie? Chuj. Nie, bo twoja organizacja jest kurwa poniżej zera, człowieku. W Holandii jest taka kraina, gdzie jest poniżej poziomu morza, kurwa. Jest takie miejsce poniżej poziomu morza, jest depresja. To ty jesteś masz organizacyjną w tym punkcie, depresję. Kurwa, ty jesteś w organizacyjnej depresji. Teraz pytanie, czy mogę... Myśmy jechali razem na wakacje, kurwa, do Stanów i ty byś mi zadzwonił do mnie dzień przed wylotem, czy my jedziemy w przyszłym... Czy trzeba mieć wizę i czy my lecimy w przyszłym, kurwa, tygodniu. To jest prawda, bo dzień przed się dowiedziałem, że na Maltę lecimy. Znaczy, ja wiedziałem już miesiąc wcześniej. Ale pojechaliśmy, bo lecieliśmy? Polecieliśmy. Byłem najlepiej spakowaną osobą. A jesteś kurwa na zawodach? Byłeś, to prawda. A jesteś na zawodach? Słuchaj, więc nie pierdol mi tutaj, że ty kurwa dowiedziałeś się o 22. Informacja pewnie była kurwa 3 dni wcześniej o 15, a ty się dowiedziałeś dzień wcześniej od kurwa o 22. Pytanie, jak ty zorganizowany jesteś, że ty się dowiadujesz ode mnie? Nie, powiem więcej. Ja się nawet nie dowiaduję od ciebie, ja się dowiaduję od Pawła. Tutaj możecie zobaczyć już rozgrzeweczkę karku, ostatnie walki juniorów. No i przed nami przedstawienie zawodników z kategorii Open Pro. W tym roku zawodników było naprawdę sporo, bo chyba w kategorii mężczyzn było 64 osoby. To jest niesamowity wynik, ale w sumie co się tu dzieje, wieś, no do zgarnięcia było 3 koła, nie? To też się nie dziwię. W sumie sam bym spróbował. Dlaczego nie spróbowałem? Nie wiem. Spora Open, co? Kategoria. A każdemu byś najebał, czy nie? Tak po cichu. Bartek, 7,5 sekundy. Miałbyś... Nie, 12,5 sekundy, bo to jest mata, a nie pentagram. No i dobra, nadeszła ta chwila, przyszedł ten moment, czyli moja pierwsza waleczka na Mistrzostwach Europy, submission only. Powiem wam, że tutaj już ten stres odszedł i zacząłem czuć się jak w swoim świecie. To jest moment, na który od początku czekałem. Możecie zobaczyć, że po zbitej pionie ja od razu zszedłem na dół, to jest mój styl. Podchwyciłem nogę rywala, mój rywal próbował ją wyrwać, ale skontrowałem ją drugą ręką i zacząłem nasiągać na siebie. Mój rywal zszedł na dół, no i próbował sięgnąć po duszenie. Trochę je przestrzelił, ja też o nim wiedziałem, dlatego strzeliłem głową do tyłu i no nie udało mu się. Gdzieś tam pojawiły się myśli o tym, żeby wejść do zamkniętej, ale plan był na te zawody taki, żeby cisnąć te taktarowe, więc dalej szedłem po nogi. Tu możecie zobaczyć udany tripod sweep, fajnie wyszedł, no ale wiedząc, że na tych zawodach nie zyskuję punktów, odpuściłem sobie wchodzenie na mojego rywala i czekałem, aż on wejdzie na mnie. Tutaj dzięki temu, że rywal na mnie wszedł, udało mi się wejść do półmotylej, która wcześniej nie udawała mi się. No i tutaj szybko, cyk, wszedłem po taktarowa. Widzicie, że mój rywal wysiadł z mojej nogi i zaczął uciekać, więc ja znów podebrałem tą nogę, no i cisnąłem dalej. Mój rywal zaczął się skręcać, więc ja poszedłem na głowę i stwierdziłem, że wyciągnę tego taktarowa w innej płaszczyźnie. No i się udało. Powiem wam, że tutaj czułem naprawdę mocne chrupnięcie podczas tego taktarowa i naprawdę bardzo się zestresowałem. Okazało się, że koledze nic się nie stało, to było zwykłe chrupnięcie, no ale ja kurczę nie lubię, jak coś się komuś dzieje podczas walki czy podczas sparingu, więc tutaj jeszcze raz przeprosiłem mojego rywala. Naprawdę spoko gość. Jeżeli to oglądasz, to przepraszam jeszcze raz. Tutaj już poczułem luz, chociaż wiem, że po mnie tego nie widać, ale po tej pierwszej walce poczułem już taki spokój i wiedziałem, że do drugiej walki wejdę sobie świeży. No i bardzo się mnie to cieszy, bo ciężko mi było nastroić się do tego mojego trybu. No i tutaj pojedynek finałowy kategorii Open Pro. Niesamowite jest to, że dwóch Polaków spotkało się w tym finale i jest to dwóch aktualnych mistrzów świata, więc pojedynek był naprawdę niesamowity. No, bardzo przyjemnie się to oglądało. Gratulacje dla Pawła Jaworskiego za wygraną. To ja! Lecimy z drugą waleczką. Tutaj jak widzicie klasyczek, podebrałem nogę, ale kolega tutaj mocno złapał mnie w duszenie. I widzicie, że te łapy miał naprawdę spore. Ogólnie propsik, dobra łapa siedzi. I powiem wam, że było tutaj ciasno, czułem, że mocno to trzyma, ale też widziałem lukę między jego nogami i właśnie w ten sposób sobie wyszedłem i od razu poszedłem sobie po nogę. Mój rywal tutaj mocno ciężar ciała przesuwał na mnie, trochę się siłowaliśmy, rozpinał te moje nogi i sam poszedł po taktarowa. Tutaj ciągnął tego taktarowa, no i niefortunnie kopnął mnie parę razy w jądra, co możecie widzieć.
sam tutaj na tą stopę, która mnie kopała. Spojrzałem, kolega mnie puścił, no i ja stwierdziłem, że nie będziemy tak siedzieć i patrzeć na siebie. Manners maketh man. Więc złapałem nogę i od razu sobie poszedłem po taktarowa. Tutaj możecie zobaczyć, że moja noga przeszła do środka nóg mojego rywala, dlatego sędzia przerwał i poprawił te nogi. No i po poprawie tych nóg ja po prostu mocno docisnąłem tego taktarowa. I miałem to. Kolejna wygrana. Bardzo się cieszę. Siedzą te nogi dobrze. Urwałem sobie dwie nogi. Mogę wracać do domu, bo mam na czym. Do przodu. Do przodu. Fajnie. Nagrody wręczy przedstawiciel naszego współorganizatora Buka Dzik, Błażej Sandomierski. Ajej, niesamowita persona. Wręcza nagrody. Jak usłyszałem od Pawła, że mógłbym wręczać nagrody, no to mówię, nie, no ty wręcz, no ale zostałem namówiony. Naprawdę w sumie fajny moment. Bardzo się cieszę, że chłopaki wygrali taką pokaźną sumę, że dzięki WK Dzik możemy wspierać sportowców, którzy reprezentują nas na scenie światowej. Naprawdę jest to super, no nie? Mega się tym jaram. Od Dziczka jest taki zamysł, że właśnie chcemy mocno wspierać sporty walki ogólnie, więc coś takiego, wiesz, w kulturystyce ostatnio ufundowaliśmy kartę pro i wyjazd do Stanów dla zawodników. No i tutaj też chcieliśmy, żeby to było na tym samym poziomie, nie? Kurwa, kamień milowy, nie? Naprawdę. No i lecimy tutaj z waleczką ćwierćfinałową. Zbiliśmy pionę, no i nie powiedziałem wam jednego. Ja do tej walki wszedłem najebany. Tak się wystraszyłem, że hej, ja mówię, matko bosko, mówię, co to się stanęło? Nie wiem, co to było, lekkie zachwianie, brak koordynacji. Wolę się nie zastanawiać. Tutaj od początku mój rywal słyszał ze swojego narożnika komendy: podnoś nogę i pchaj głowę, żeby go wkurwić. I powiem tak, ten plan był bardzo dobry, bo denerwował. Kurwa! Możecie zobaczyć, że mój rywal od razu poszedł po nogę. Wiedziałem, że to będzie robił, bo widziałem jego poprzednie walki i widziałem, że cisnął te taktarowy. No ale ja sobie z tego wysiadłem i od razu zacząłem wychodzić spoza nóg mojego rywala. Tutaj widzicie, że trochę się rozeszliśmy. Od razu postarałem się wykorzystać to i wejść po nogę mojego rywala. Jednak dobrze bronił te nogi. Wiem, że może to na wysokim poziomie nie jest super obrona, ale no utrudniał mi to. O, tutaj możecie zobaczyć właśnie technikę wkurwiania Błażeja. No i tutaj, dobre to było, denerwowało. Wszedłem sobie znów do po nogę. I teraz tak, zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Podczas live'a komentatorzy powiedzieli, że jestem delikatnie kontrowersyjnym białym pasem, że już powinien być niebieski, bo te umiejętności są większe. Jaki to jest blue belt sum, jak ja ashigarami zapinam pod pieprzoną pachą rywala? What do you want? What do you want? Niebieskiego pasa nie ma nawet na horyzoncie, jeżeli będę odwalał takie gówno podczas walki. Sorry, wkurzyłem się sam na siebie. Tutaj próbowałem przejść do X-a i mój rywal bardzo szybko to wychwycił i obszedł moje nogi. Tutaj wyszedł poza linię moich nóg. No i znów wróciłem do takiego poziomu, z którego startowaliśmy. No i tutaj stało się najgorsze. Mój rywal poszedł po moją osłabioną nogę. No i w tym momencie moja noga mówiła: Don't do it to me, I beg you. No naprawdę, do dzisiaj czuję ten ból, no nie? Zdecydowanie to nie było mądre rozwiązanie, ale nie wychodziłem z tego, bo widzicie, że tutaj ja też miałem ciasno zapiętego taktarowa, powinienem skręcić się na drugą stronę, no ale kurde, serio myślałem, że to mam. Zobaczcie, jak mocno ta stopa była zmarszczona, jak mocno była wygięta. No nie wiedziałem wtedy tylko jednej rzeczy, że mój rywal zamiast stawów ma plastelinę i jego nogi po prostu się wyginają w drugą stronę. No i z całego tego siłowania się możecie zobaczyć, że tutaj wyskoczyła pięta i straciłem już ten uchwyt taktarowa, więc starałem się sobie go poprawić, ale stwierdziłem, że pierdolę to i nie idę już po tą nogę. Zacznę sobie wychodzić, o tutaj próbowałem wyjść i możecie zobaczyć, że mojemu rywalowi wpadła stopa w moje spodenki i nie mogłem wyjść, bo jak wychodziłem, to ciągnąłem jego nogę za sobą, tutaj pokazałem sędziemu palcem, no i tutaj już uzgodniliśmy wszystko, że niczego nie puszczamy, lecimy dalej, mój rywal przytaknął, że wszystko jest ok, więc no to był powód tego
tego, że pokazałem palcem, bo też komentatorzy podczas live'a tutaj nie wiedzieli, o co chodzi, więc tu nie było żadnej skrętuwy ani nic, po prostu pokazałem, bo wpadła ta stopa w spodenki. Lecimy dalej. Mój rywal ciągle tutaj trzymał kontrolę na tej mojej osłabionej nodze i tutaj naprawdę był moment, w którym zacząłem się zastanawiać, czy ja powinienem już klepać, czy jeszcze nie. Czy to jest ten moment, czy jeszcze chwilę muszę poczekać. Później wstaliśmy i tu widzicie, że mój rywal poszedł po duszenie i powiem wam szczerze, było już naprawdę blisko tutaj. Czułem, że wydawane przeze mnie dźwięki brzmiały w tym stylu. Więc no musiałem to rozpinać, bo znów nie wiedziałem, czy już klepać, czy jeszcze nie. Więc mogę wam powiedzieć, że ten pojedynek był zdecydowanie tym filozoficznym. Być albo nie być. Klepać albo nie klepać. No i tutaj udało mi się wyrwać tą głowę. A co do mojego performance'u, no to próbowałem tutaj wyjść z zamkniętej gardy mojego rywala, no ale zobaczcie, no próbuję przejść nogi i się wywalam na swój własny pośladek. No i to jest Bluebelt Sun, nie? Chłop nie może ustać na nogach. Sorry, że się tak denerwuję, ale po prostu oczekuję od siebie czegoś więcej niż tutaj widzicie. Dalej, możecie zobaczyć, że znów wszedłem po Taktarowa, tutaj swoimi nogami z Ashigarami trochę wyniosłem mojego rywala i jego pięta oderwała się od ziemi, dlatego próbowałem to jakby wyciągnąć, wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Próbowałem przepiąć do X-a i mój rywal to wychwycił. Tutaj sędzia nam przerwał, bo skończył się czas, no i zaczęliśmy dogrywkę. Ja wiedziałem, że w dogrywce muszę zyskać punkty i zdominować, dlatego już nie robiłem tego, co potrafię, bo to nie jest tak, że mogę szybko zyskać punkty, a po prostu stwierdziłem, że wjadę w mojego rywala i spróbuję go obalić, mimo tego, że to nie jest moja gra. Zapasy to nie jest jakaś moja mocna strona. No i widzicie, że udało mi się go obalić, ale zrobiłem jeden mały błąd. Nie wyciągnąłem głowy spod pachy mojego rywala i przez to sędziowie jakby zaliczyli próbę poddania mojemu rywalowi, to właśnie punkty były dla niego. Chyba dobrze to tłumaczę. No mały taki detal, szczegół, o którym nie wiedziałem, a mógłbym, kurczę, wygrać ten pojedynek dzięki temu. Tutaj widzicie, że zapiąłem nogi wysoko na moim rywalu. Wszyscy zaczęli krzyczeć o trójkącie, ja tu powiedziałem do mojego rywala: drom mordę, a niczego jeszcze nie zapiąłem, co? A on się uśmiechnął i powiedział do mnie: no. Tutaj sędzia trochę zaspał, no i trochę powalczyliśmy na tym parkiecie, mój rywal zdążył mnie nawet rozbić, jakby zasygnalizowałem to, bo no rozbicie są nielegalne, no i sędzia cofnął to na środek i zaczęliśmy sobie dalej, ale już nic nie zdążyliśmy zrobić, no bo tam zostało parę sekund. Tutaj powiedziałem mojemu rywalowi, że wiedziałem, że będzie z nim ciężko i tak właśnie było i fajną waleczkę daliśmy. No i co? Niestety przegrałem, ale no wiem już co wyciągnąć, co naprawić z tego pojedynku. Mam dużo sobie do zarzucenia, co w sumie mogliście słyszeć, bo naprawdę oglądając to, no ciężko się nie wkurzać na samego siebie, nie? Tutaj widzicie żniwa tej filozoficznej rozkminy podczas walki, czy klepać, czy nie klepać. I powiem wam, że jest 2 tygodnie po zawodach, a ja wciąż czuję tą nogę. Tak to bym wygrał tą dogrywkę tym wejściem, nie? A nie wyciągnąłem głowy spod tej ręki i punkt był dla niego. Ale starałem, wszedłem dobrze, co? No, jak nie ty, człowieku. Bo to nie mój styl. Nie walczę tak. Ale śliski był. Nie mogę nic złapać. No, widziałem, że właśnie podpływałeś go za nogę, czy wypadał ciągle. Atakował nogę, którą od tygodnia staram się jakby uśnieżyć ból, bo mnie... To jest ta, którą smarowałeś? Tak, i on strasznie po nią szedł. I tam było blisko ogólnie. I tak sobie w głowie myślę, czy to już jest moment, w którym powinienem klepać, czy jeszcze mogę przeżyć? Ale już wiadomo, co poprawić znów, nie? Kolejne doświadczenie i kurwa... I z powrotem. Koło się zatacza. Wiem o tym rozbiciu, ale to nie jest dla mnie wygrana, wiesz co chodzi? No ale wiesz, zasady to zasady, żeby nie mówić. Nie, ale to mówię, czy mi nie daje to nic. Nawet jak on by był trzeci w kulach, nie? Wiesz, no nie tam, luzik. Znowu mnie nagrywasz po godzinie, czy nie? Tak. Dwie walki Taktarów. Super. I w trzeciej decyzją przegrałem. Ciągnąłem Taktarowa, gość miał bardzo, bardzo śliskie nogi. Ciągle uciekały mi nogi. Mógłbyś zasmarować, czy nie szukam teorii spiskowych? Nie szukałbym teorii spiskowych. W dogrywce nie schodziłem w dół, tylko po prostu zapaśniczo wjechałem w nogi, obaliłem.
ale nie wyciągnąłem mu głowy spod pachy i nie zaliczyli mi tego. A że miał próbę poddania. Jak to była faza? Chorowa? Z którym etapie odpadłeś? Ćwierćfinał. No okej, uciec się współpracę z Cinkiem, jestem razem, więc wszystko wygrywał. Nie no, ale... Widziałem, że Konrad też przegrał tę decyzję. Tak, no... Tak, bo mi wysłało 14, ma kolejne. No 14, no to ja tu czekam, będę oglądał go. A jak ty trzymałeś tak trowa? Shotgunem? Shotgunem. I mimo to wychodził? Bardzo, i w ogóle ciągle mi pięta wychodziła. No przepraszam, no nie udało się, nie? No, nie stało. Może warto zmienić dyscyplinę i... Może warto zmienić dyscyplinę. Zacząć grać od kłosza. No jest co, pracujemy dalej. Pracujemy dalej. Zadowolony mimo wszystko. Podchodzi do mnie gość, mówi tak. Idę oglądać twoje walki, bo głośniej tam u ciebie niż na Open. Ja mówię, moi bracia są z zawodu darcie mordy. Troszkę raz, genetycznie. W domu nic innego się nie robiło, tylko darło ryja. No i teraz nic, tylko czekać na pojedynek Konrada w kategorii pro do 95 kg chyba. No i tutaj widzicie pierwszy pojedynek i później się z Konradem śmialiśmy, że jak na złość na zawodach, w których nie są liczone punkty, Konrad w pojedynku natrzaskał około 30 punktów. Nie udało mu się poddać rywala, no ale dominował cały pojedynek, jak widzicie. No i właśnie, jeżeli punkty byłyby zliczane na przykład na zasadach IBJJF, no to kurczę, naprawdę tutaj mogłoby być 30-0, nie? Konrad po prostu pierwszy swój pojedynek, no jak koń, po prostu wjechał jak koń, co widzicie, no to obalenie mocne tutaj na parkiet. No i zwycięstwo. Lecimy dalej. Kolejna walka Konrada z Nikitą w kategorii Open Pro. Niestety przegrał decyzją sędziów z nim. No i tutaj rewanżyk. Weszła skrętóweczka elegancko. Ajej! Mogę powiedzieć moją największą tajemnicę a propos Nikita? W czwartek, mamy sobotę, w czwartek po raz pierwszy wypiłem dzika. To był dzik szary. Od czwartku nie śpię. Dzisiaj BRK do mnie podchodzi, mówi tak. To było o 9:00, on mówi, ten wasz dzik, kurwa, napierdalam się w Open Pro. Więc on już go zerował z rana, nie? I zobacz jak lata. Spokojnie, mam to wyświetlone. Wiesz, tą historię jest na świeżo, nie? Zaraz schodzę, ten małolat podchodzi, się spyta, czy zdjęcie, nie? Ja mówię, no spoko, to złoty medal ma na szyi. Mówię, o, wygrałeś, nie? Spoko, gratuluję. No, dzięki, a ty nie. I co? Nic, no, kurwa, nie powiedział nieprawdy, nie? Stwierdził fakt. Ale szybciutko, wiesz. Było takie niewdzięczne życie, kurwa, fajtera. Bardzo też bym chciał podziękować ludziom na live, którzy pisali i dopingowali mi na czacie. No, jesteście super. A tutaj lecimy sobie z kolejną walką Konrada. Powiem wam ciekawostkę, to jest rekordowa walka Konrada, bo wygrał finał w 20 sekund poprzez skrętówkę. Tym samym zdobył złoto na Mistrzostwach Europy Submission Only. Zajebiście. Mega gratuluję. Kurwa, zajebiście. Komuś kurwa się na pewno siedziała. Jak kurwa wyjebałem biodra, to ona już wyskoczyła, nie? Kurwa było obłamane. Zajebiście. Czyli co, już koniec? Za pendolino mi się zwróciło. I starczyło na tatarka. Zajebiście. Nie, ten był kurwa taki, żeby kolano rozkurwiło. Od razu upło, nie? To, że doszedł do tej pozycji, to było kluczowe, nie? Jak ja ważę 80 kg i ty mi to robisz, to potem płaczę w poduszkę 2 tygodnie. To jest już... Ja tam akurat na slow-mo mam to nagrane, więc ten skok. Przynajmniej highlighty będą. Tak. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że Dzik wchodzi w takie duże wydarzenia jak Salt, bo dzięki temu możemy bezpośrednio pomagać zawodnikom. Taki też jest zamysł marki, więc mega mnie to jara, że mogę być tego częścią, że tak jak Maciul powiedział, możemy tworzyć ten krok milowy dla polskiego jiu-jitsu, no i ogólnie dla sportu, prawda? Bo wiadomo, droga też jest otwarta do innych dyscyplin. Ja po prostu uwielbiam sztuki walki. Bo co tu się wydarzyło? Wyłączyła mi się lampa? Także kończąc ten temat, bardzo, bardzo się jaram, bardzo dziękuję, że udało się to wszystko zrobić. I co?
do następnego, bo już wiem, że kolejne takie wydarzenia będą jeszcze, jeszcze lepsze. Więc nie mogę się doczekać, naprawdę. A jeżeli już tu jesteście, to przypominam, że na Facebooku znajdziecie grupę Fightwapa, gdzie możecie pisać swoje rozkminki, wielkie pytania odnośnie treningu, odnośnie diety albo technik związanych z jiu-jitsu, po prostu co tylko wam przyjdzie do głowy, też nie o jiu-jitsu, ale możecie o MMA, jakąkolwiek sztukę walki trenujecie, to serdecznie was tam zapraszam. No i przypominam o konkursie, bo do konkursu z poprzedniego... Cicho bądź! Cicho! No ale teraz się będziesz ze mną kłócił. No, też tak myślę. No i przypominam, że do konkursu z ostatniego odcinka nikt się nie zgłosił, także przesuwam go na ten odcinek. Powodzenia! Siema Fightwapki, wydaje mi się, że dawno nie robiłem dla was konkursu, więc nie przedłużając, polubcie ten film, skomentujcie, zasubskrybujcie, żeby dostać pyszną zgrzewę Energolka. Klasycznie wykrywa komentarz, który ma 0 łapek w górę. Powodzenia! A i jak macie zamiar spamować komentarzami w stylu kropka lub jakaś emotka, to sobie darujcie, bo będę to usuwał. Daj coś mądrego, ziom! Na początku mojego filmu mogliście zobaczyć napis Music by DJ BRK. I to nie jest tak, że DJ, który był na zawodach, na których startowałem, dał mi swój beat, żebym użył go na swoim kanale. To znaczy, tak jest, ale nie dla mnie. Muzyka gra dużą rolę w moim życiu. Słucham jej wszędzie, dosłownie, nawet jak montuję. Jak miałem 11 lat, miałem mega zajawy na muzykę Grubsona i ogólnie całej Trzody Crew. W 2012 roku wyszedł album Gruby Brzuch Grubsona i właśnie DJ-a BRK. Mam ten album w wersji winylowej, wydany na 10-lecie wydania albumu, ale mam też preorder tej płyty właśnie z podpisem DJ-a BRK na tyle. I tak sobie pewnie to oglądasz i się zastanawiasz, no dobra Błażej, spoko, ale po co mi to mówisz? Musiałem ci to opowiedzieć, bo każdy, kto mnie zna, uważa mnie za mega spokojną osobę i taką, którą bardzo ciężko jest zdenerwować. Jest tak między innymi właśnie przez to, jakie wartości są na tej płycie. Ja tą płytę dosłownie pożerałem w okresie dorastania. No, mogę szczerze powiedzieć, że ta płyta trochę mnie wychowała. I jak na zawodach osobiście spotkałem DJ-a BRK, czyli Bartka, no to było coś dla mnie niesamowitego. A jak dostałem od niego paczkę bitów, która została stworzona, żebym używał jej na swoim kanale, to dosłownie się wzruszyłem, nie? To są takie emocje. No, po prostu dużo dla mnie znaczy muzyka w tym filmie, nie? Zatrzymaj M jak miłość. Na początku nie lubiliśmy się. Dlaczego ty mówisz? Ale jak zacząłem cię podrywać, to jaką piosenkę ci śpiewałem? Pewnie tak pięknie, jak daj brodę. Powiem, czy można układać. Tylko wysoka. Tyle chciałem. Przepraszam. Ależ przepraszać nie trzeba. Bo nie ma za co, po prostu spadłaś mi prosto z nieba. I we wrześniu mamy 10. rocznicę.